więc ja chciałam powiedzieć tak, że zaczęliśmy już ponad, no prawie półtora roku temu. Sprawa, nie wiem, czy Państwo pamiętacie, masztu na ulicy Partyzantów, masztu telefonii komórkowej. I jednocześnie powstała też sprawa MEC-u. Dowiedzieliśmy się też przypadkowo, nikt nas o tym nie poinformował, ale gdzieś tam pokątnie taka wiadomość gdzieś poszła w eter, że ma być MEC przeniesiony, bo przeszkadza na uzdrowisku, na nasz teren tutaj zaraz za domami, 400 metrów od Radzikowa 2. Więc ostro zaprotestowaliśmy, 512 osób podpisało protest. Te protesty poszły do wszelkich możliwych władz. Oczywiście oparło się również o sprawę sądową, gdzie zaskarżyłam ja osobiście w imieniu mieszkańców do Sądu Administracyjnego w Szczecinie. Sprawę właściwie wygraliśmy w Szczecinie. Sąd przyznał, że mamy rację, jesteśmy stroną w tych sprawach, bo takie obiekty, które mają znaczący wpływ na środowisko i na nasze zdrowie, my powinniśmy w tej sprawie mieć coś do powiedzenia. Czyli w sprawie masztu wygraliśmy, że jesteśmy stroną, że sąd SKO w Koszalinie powinien nas na taką rozprawę zaprosić, powinien w naszej obecności wszelkie wnioski i tak dalej sformułować. My powinniśmy mieć prawo wypowiedzenia naszych dowodów i naszych obaw w tej sprawie. I jednocześnie też sąd SKO w Koszalinie też powinien zawiadomić nas wszystkich, czyli 512 osób z osobna. Dlatego, że nie podaliśmy tam adresu jakiegoś korespondencyjnego. Natomiast sąd SKO w Koszalinie sobie załatwił sprawę w ten sposób, że wysłał do pani Ciarki, która podobno jest przewodniczącą Rady Osiedla. Ja nawet nie znam tej pani, nie widziałam nigdy. Jest może pani Ciarka? Jest może pani Ciarka tutaj. To jest pani pedagog, nauczycielka. Aha, no ale w każdym razie nie spełnia swojej funkcji. Otrzymała list od SKO w Koszalinie i ten list gdzieś tam głęboko sobie schowała do biureczka czy gdzieś, nie zawiadamiając mieszkańców, że mamy 2 tygodnie na odwołanie. No ja to zaskarżyłam już 40 dni po tym i udało mi się to dla mieszkańców wygrać. Także masztu nie będzie na ulicy, raczej nie będzie, bo jeszcze sprawa oczywiście powinna być po raz drugi rozpatrzona w Koszalinie. Druga sprawa to jest sprawa MEC-u. Też ostro zaprotestowaliśmy, bo MEC to po prostu spalarnia z wyziewami, olbrzymią ilością metrów sześciennych i dwutlenku węgla i szkodliwych substancji, która właśnie wyleciała sobie nad nasze osiedla, a także na dalszą część miasta, tutaj na te nasze dzielnice willowe. Na razie sprawa MEC-u została podobno na tyle odłożona, że Rada Miasta po prostu nie uchwaliła tego ze względu na finanse, że jest to za droga inwestycja. Niemniej jednak w Urzędzie Gminy toczy się postępowanie i cały czas są papiery dla MEC-u podpisywane, że tak, tu będzie MEC na naszym, czyli proszę Państwa, jeszcze MEC nam tutaj do tego dojdzie, tylko nie wiemy kiedy, jak będą pieniążki. No, na tych 512 osobami protestach na chwilę żeśmy zakończyli, po czym dowiadujemy się właśnie o tym, że wyrasta spalarnia. Nagle nikt nie wiedział, naprawdę 99% mieszkańców nie wiedziało o tym, że coś takiego w ogóle powstało. Spalarnia już stała, otwarcie oficjalne było na końcu sierpnia. Ja miałam to może szczęście jako reprezentant osiedla i osoba zajmująca się wcześniej tak społecznie tymi sprawami. Miałam szczęście być zaproszona przez osobę, no też będącą zaproszoną tam, pana Kalinowskiego i pani Milne też była zaproszona. Poszłyśmy tam jako reprezentantki osiedla zobaczyć w ogóle co to będzie. Wielkie oczy zrobiliśmy, jak dowiedzieliśmy się, że to będzie 9,5 tony biomasy spalanej. Biomasa, proszę Państwa, to po prostu mi powiedziano, że to są te śmieci z kompostowni, te worki zmieszane ze wszystkim, co tylko tam jest, bateriami, ze wszystkim. Nawet pan profesor mówi, że im więcej worków, tym lepiej. Tak? Nasłuchaliśmy się na temat tych analiz, nie analiz, mierników. Podobno nie daliśmy im do głowy. Tak, nie ma lepszego miernika jak ludzki organizm żywy. Ja jestem przykładem. Nie dali mi powiedzieć. Wyszło o 11 godziny w nocy. Wiem, że to się. Ułożył mi się lałek.
nie było czym oddychać. Takie żerące, trujące powietrze. To były te próbne spalania, proszę Państwa. Tak, to jest nasz mieszkaniec. 400 metrów, tak, pierwszy od tej biospalarni, od tej spalarni. Wiemy, i tu są właśnie te wnioski mieszkańców, którzy bardzo chorobowe dołączać. Takie dolegliwości. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję. I oni dzisiaj mówią, tak, ten miernik tych firm nazywa się biznes, a nie żadne mierniki. Oni nas trują żrącymi substancjami, gazami. Ta uchwała o przekazaniu ziemi dla pana Polski pod spalarnię, czy tam pod, bo to wtedy nie do końca wiadomo, to nie była spalarnia, dopiero później to przeprowadzono, trzy razy wchodziła na sesję. Dopiero za trzecim razem przeszła. Także to nie było tak, że radni w ogóle nic nie robili. Po prostu trzeba było przekonać 11 radnych, żeby zagłosowali, żeby ta uchwała została zrealizowana. Powiem Państwu jeszcze jedną rzecz. W gruncie rzeczy problem jest jeden. Tą spalarnię Państwo już macie. To, co mówił Henryk Wielkowski. Ona fizycznie jest. Ona może jeszcze nie została uruchomiona, ale spalarnia jako taka dzisiaj już jest wybudowana. Na to poszły środki również unijne, otwierano ją, myślę, że ktoś z Państwa był tam, zapraszani byliście na oficjalne otwarcie, był Pan Wiceminister i wszyscy. Z tego co, i dzisiaj sytuacja jest jedna, najważniejsze jest to, żebyście Państwo byli razem i żebyście nie dublowali. Ja uważam, że zdecydowanie powinniście wezwać swoich przedstawicieli, mówię tu o Radzie Osiedla, i albo niech zaczną Was rzeczywiście reprezentować, albo niech zrezygnują.